Endometrioza to choroba ginekologiczna, która charakteryzuje się obecnością tkanki podobnej do endometrium macicy w innych lokalizacjach w ciele. Najczęściej ogniska endometriozy rozwijają się na jajnikach, jajowodach, więzadłach otaczających macicę oraz na zewnętrznej powierzchni macicy. Możliwe jest także pojawienie się endometrium w innych lokalizacjach anatomicznych, jak na przykład w pochwie, w pęcherzu, jamie otrzewnej oraz innych organach miednicy. Ektopicznie zlokalizowane tkanki endometrium są wrażliwe na hormony odpowiedzialne za regulowanie menstruacji. Oznacza to, że ulegają one wzrastaniu oraz złuszczaniu podczas miesiączki. Skutkuje to występowaniem krwawień wewnętrznych oraz przewlekłych stanów zapalnych, które prowadzą do pojawienia się objawów chorobowych oraz mogą skutkować wytworzeniem się zrostów, blizn, torbieli oraz innych zmian patologicznych. Szacuje się, że to schorzenie może dotyczyć około 11% kobiet w ogólnej populacji. W Polsce jest to natomiast około 1 000 000 pacjentek. Diagnoza najczęściej stawiana jest między 30 a 50 rokiem życia, choć początki rozwoju tej choroby mogą mieć miejsce dużo, dużo wcześniej. Choroba dotyka zarówno kobiet w okresie rozrodczym, jak i po menopauzie. Wykrywana może być także u dziewcząt przed wystąpieniem pierwszej miesiączki. Endometrioza występuje także w powłokach brzusznych u pacjentek po cięciu cesarskim i w bliznach nacięcia krocza po porodzie. Przyczyny endometriozy z punktu widzenia ginekologii nie są całkiem jasne. Eksperci zgadzają się jednak, że na powstanie endometriozy może mieć wpływ proces menstruacyjny, podczas którego cząsteczki zwane endometrium mogą zagnieżdżać się w niewłaściwym miejscu. Teorię tę potwierdza fakt, że na endometriozę chorują zwłaszcza kobiety cierpiące na ciężką miesiączkę. Kolejną grupą ryzyka są nastoletnie dziewczyny, które cierpią na zaburzenia cyklu miesiączkowania, niezależnie od tego, czy mają ograniczony odpływ krwi menstruacyjnej, czy prawidłowy. Z punktu widzenia immunologii, endometriozą są zagrożone kobiety z obniżoną funkcją układu immunologicznego. Zatem prawdopodobieństwo występowania dolegliwości ginekologicznych jest zależne od czynników immunologicznych, genetycznych i hormonalnych. W przypadku występowania endometriozy w rodzinie, ryzyko zachorowania u spokrewnionych kobiet wzrasta wielokrotnie. Zbyt wysokie poziomy estrogenów, ekspozycja na wybrane toksyny, np. nikiel, oraz określone zaburzenia budowy anatomicznej wewnętrznych narządów płciowych także mogą być związane ze wzrostem ryzyka rozwoju omawianego schorzenia. Objawem endometriozy są dolegliwości bólowe o różnym umiejscowieniu i stopniu nasilenia, zazwyczaj odczuwane w obrębie miednicy. Najczęściej silne bóle pojawiają się w trakcie cyklu menstruacyjnego, ale pacjentki często skarżą się na ból podczas oddawania moczu bądź w trakcie stosunku płciowego. Innym ważnym objawem są trudności z zajściem w ciążę. Warto dodać, że lokalizacja schorzenia wpływa na występowanie innych i równie niepożądanych symptomów, takich jak krwawienie poza miesiączką lub nadmierne i przedłużające się krwawienie miesiączkowe, torbiele jajników, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, np. nudności, zaparcia, biegunki, przewlekłe zmęczenie i krwiomocz. Podstawą do rozpoznania endometriozy jest wywiad oraz badanie ginekologiczne przeprowadzone przez lekarza specjalistę. Wykonywane są także badania obrazowe, które umożliwią wykrycie i określenie lokalizacji ognisk endometriozy. W tym celu może zostać przeprowadzone badanie ultrasonograficzne, czyli USG, lub rezonans magnetyczny, który znamy także pod nazwą MRI. Skuteczną metodą diagnostyczną jest laparoskopia. Badanie polega na wprowadzeniu do jamy otrzewnowej specjalnego oprzyrządowania z kamerą, które umożliwia wizualną ocenę tkanek i narządów. Podczas zabiegu istnieje możliwość pobrania próbki tkanek w celu oceny histopatologicznej. Dzięki temu badaniu możliwe jest wykrycie zmian patologicznych, ocena stanu ich zaawansowania i na tej podstawie podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu leczniczym. Pamiętajmy więc, że objawy i ich nasilenie mogą się różnić u poszczególnych pacjentek. Dla wielu kobiet, które usłyszały diagnozę, istotna jest kwestia endometrioza a ciąża.
Niestety choroba ta jest jedną z przyczyn obniżenia płodności. Mimo to ciąża przy endometriozie jest jak najbardziej możliwa. Jej uzyskanie nie jest łatwe i często wymaga od par podjęcia terapii w klinice leczenia niepłodności. Im szybciej zostanie ona podjęta, tym szansa na dziecko wzrośnie. Kobieta, u której została zdiagnozowana choroba lub pojawiły się trudności w staraniach o dziecko, powinna wraz z partnerem udać się do kliniki. Tam przeprowadzana jest dokładna diagnostyka. Badania obejmują także mężczyznę. Na podstawie uzyskanych wyników lekarz dobiera optymalną formę terapii. Możliwości jest kilka. Do każdej pary podchodzi się indywidualnie. Ciąża przy endometriozie może zostać uzyskana przy pomocy technik wspomaganego rozrodu. Parom proponowane jest in vitro, czyli zapłodnienie pozaustrojowe. W przypadku, gdy komórki rozrodcze są złej jakości, lekarz może zaproponować skorzystanie z banku nasienia lub adopcję komórek jajowych. Tego typu leczenie jest płatne, jednakże kilka miast w Polsce refunduje zabiegi w ramach specjalnych programów. U części kobiet podejmuje się działania, które mają na celu uzyskanie przy endometriozie naturalnej ciąży. Początkowo zaleca się stosowanie leków, których celem jest złagodzenie objawów, a następnie podjęcie się stymulacji jajeczkowania. Ważne jest, aby w tym okresie kobieta dbała o siebie i przygotowywała swój organizm przez zdrowe odżywianie, aktywność fizyczną, zrezygnowanie z nałogów i naukę technik radzenia sobie ze stresem. Kobiety, którym udało się zajść w ciążę przy endometriozie w sposób naturalny lub przy pomocy in vitro, powinny zdawać sobie sprawę, że znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia powikłań. Najczęściej są to ciąża pozamaciczna, poronienie, krwawienie lub poród przedwczesny. Z tego powodu przyszła mama musi zostać pod ścisłą opieką lekarza ginekologa i systematycznie monitorować przebieg ciąży. U wielu kobiet obserwuje się też złagodzenie endometriozy podczas ciąży. Jest to spowodowane wzrostem stężenia progesteronu i ustaniem krwawienia miesięcznego. Trzeba jednak pamiętać, że choroba nie znika całkowicie, a po porodzie objawy choroby ponownie się nasilają. Ze względu na nieznane przyczyny endometriozy leczenie tego schorzenia jest głównie objawowe. Ma ono na celu usunięcie dolegliwości chorobowych oraz zminimalizowanie ryzyka rozwoju powikłań związanych z długotrwałym przebiegiem choroby. Metody leczenia dzieli się na dwie grupy – zachowawcze oraz chirurgiczne. Leczenie zachowawcze endometriozy może zostać podjęte po stwierdzeniu występowania charakterystycznych objawów w wywiadzie chorobowym, bez konieczności potwierdzenia rozpoznania za pomocą badań obrazowych lub laparoskopii. Leczenie to opiera się na stosowaniu leków hormonalnych, takich jak np. tabletki antykoncepcyjne, które przez wpływ na cykl miesięczkowy zmniejszają nasilenie objawów bólowych oraz hamują rozrost ognisk endometrium ektopowego. Dodatkowo zaleca się także doraźne stosowanie leków przeciwzapalnych oraz przeciwbólowych w przypadku występowania nasilonych dolegliwości. Rodzaj i skuteczność podjętego leczenia zależy zarówno od stopnia zaawansowania i typu endometriozy, jak i od wieku i planów macierzyńskich kobiety. Leczenie chirurgiczne skupia się na usunięciu ognisk endometriozy, co może być związane także z wycięciem okolicznych tkanek, takich jak na przykład jajnika lub macicy. Rozległość interwencji chirurgicznej zależna jest od stopnia zaawansowania choroby oraz występowania powikłań długotrwałej endometriozy, jak między innymi bliznowacenie, wzrosty oraz inne uszkodzenia okolicznych narządów. Podczas operacji możliwe jest także usunięcie zrostów, co znacząco może wpłynąć na zmniejszenie dolegliwości bólowych odczuwanych przez pacjentkę. Warto również pomyśleć o właściwej diecie, jednak trudno w tej sytuacji mówić o uniwersalnych zaleceniach. Pewne jest to, że dieta powinna koncentrować się na zmniejszeniu stanu zapalnego, poprawie gospodarki hormonalnej, zapewnieniu stabilnego poziomu glukozy we krwi oraz utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Jest to ważne, bo tkanka tłuszczowa nie jest jedynie swoistym magazynem energii, ale aktywnym organem wpływającym na gospodarkę hormonalną całego organizmu. Korzystne jest opieranie diety na produktach o niskim indeksie glikemicznym. Podsumowując, endometrioza jest chorobą narządów płciowych kobiety charakteryzującą się obecnością komórek błony śluzowej trzonu macicy, endometrium, poza jamą macicy.
Szacuje się, że 1 na 10 kobiet ma zdiagnozowaną endometriozę. Rozpoznanie często trwa kilka lat, więc statystyki te mogą w rzeczywistości być zaniżone. Pacjentki z endometriozą najczęściej mają bolesne miesiączki, odczuwają ból miednicy, problemy z pracą przewodu pokarmowego, a podwyższona liczba z nich może cierpieć na bezpłodność. Leczenie farmakologiczne lub chirurgiczne endometriozy jest bardzo ważne, a dodatkowo zwraca się uwagę na odpowiednią dietę i styl życia. Nie bagatelizujcie swojego bólu i objawów. Zacznijcie się badać. Nie słuchajcie i nie wierzcie, że musi boleć, że taka wasza natura albo uroda. I najważniejsze, słuchajcie siebie i dbajcie o swoje zdrowie. Tymczasem ja się z wami żegnam. Jeśli chcecie docenić moją pracę, pamiętajcie o ocenieniu tego filmu i o podzieleniu się tym materiałem ze znajomymi. Do usłyszenia, cześć!